Marek Świerczyński, startujemy ze sportowym kalejdoskopem, nie przypadkiem z hali widowiskowo-sportowej Opole, bo to obiekt, którego wciąż nie udało się odczarować opolskim siatkarkom, tym razem górą SMS PZPS Szczyrk. Zobaczcie skrót meczu. Po serii 7 porażek z rzędu Opolanki chciały zakończyć rok zwycięstwem, jednak młode, ambitne uczennice Szczyreckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego bez respektu przystąpiły do rywalizacji na arenie niedawnych klubowych Mistrzostw Świata. Obawiałyśmy się początku, bo perspektywa tutaj jest zupełnie inna niż u nas na hali, na której trenujemy, ale że to jest ostatni mecz w tym roku i po ostatnich ciężkich meczach, które nam dobrze nie poszły, chciałyśmy się postawić i zakończyć ten rok fantastycznie. Niestety dla Unii jak chciały, tak zrobiły. Opolanki miały ogromne problemy ze skończeniem swoich ataków, a jednocześnie nie potrafiły przeciwstawić się ofensywie rywalek. Dziewczyny znalazły w końcu sposób na nas, z łatwością nas blokowały, przy tych wyższych piłkach szczególnie. Za dużo było takich piłek, gdzie mogłyśmy przyspieszyć grę i zgubić je. No, ustawiały nam blok. No, błędy się powielały i to jest najgorsze, że zrobimy już kolejny błąd i potem ciężko się podnieść. To sprawiło, że SMS miał cały mecz pod pełną kontrolą, a dwa pierwsze sety wygrał do 17 i 16. Bo zaczynałyśmy źle. W każdy set zaczynał się 5-1. Potem gonienie cały set nie jest proste przy takim przeciwniku silnym. Źle rozpoczęła się także trzecia partia i ponownie Unii musiało walczyć o zniwelowanie strat. Próbowałyśmy, uważam, do końca, bo ostatni set, nawet końcówka, pokazał, że jeszcze walczymy, ale to nie wystarczyło. Odrobienie kilku punktów w końcówce było przede wszystkim zasługą dobrej zagrywki Marii Woźniczki, jednak SMS ostatecznie wygrał do 19 i w całym meczu 3-0. Szczerze mówiąc, bardzo dobrze zagrałyśmy, więc każdy element u nas dobrze wychodził. Nie widzę żadnych minusów. Natomiast w sytuacji Unii minusów jest znacznie więcej niż plusów. Podopieczne Patryka Fogla rok 2017 kończą z bilansem 2 zwycięstw i aż 11 porażek. Wynik w tabeli mnie nie interesuje tak do końca. Chciałabym po prostu, żebyśmy pokazały w końcu trochę więcej, bo stać nas, na treningach to pokazujemy, i zaczęły wygrywać, tą złą passę w końcu przerwały. I uważam, że to nie był ostatni nasz dzwonek, jest jeszcze wiele spotkań w tym sezonie. Kolejna okazja do zwycięstwa 6 stycznia. Unii Opole uda się do Tarnowa na mecz z grupą Azoty. Siatkarkom naszego uniwersytetu życzymy, by nowy rok przyniósł znacznie więcej pozytywnych emocji, korzystnych wyników i zwycięstw. A ja w imieniu całego działu sportowego życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Spełniajcie swoje marzenia i oby sportowcy opolscy przynieśli nam jak najwięcej pozytywnych, radosnych wyników. Do zobaczenia w styczniu.